Hej, witajcie w projekcie The Mountain of God. Mam na imię Kamil. Dzisiaj jest 25 maja 2024. Witam Was w nagraniu numer 61 w części czwartej. Dzisiaj będę kontynuował temat czterech jeźdźców apokalipsy, a tak naprawdę już konsekwencji tego, gdzie zaczęliśmy mówić już o tym, co diabeł robi, jaki to ma wpływ, jaki ma powód to, co robi, aż tak naprawdę do momentu, gdzie Jezus przejmie kontrolę nad światem. W zeszłym razem na podstawie Jana 10:10 mówiliśmy o tym, gdzie o tym, że jak Biblia mówi, że złodziej przychodzi po to, by kraść, zażynać i wytracać. Mówiliśmy już o tej pierwszej części, o kradzieży. Temat, który już tam się przewijał przez któreś wideo. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o zabijaniu, czy o zażynaniu, jak to Biblia Warszawska mówi. I dlaczego to może być dużo bardziej straszne i dużo bardziej przerażające tak naprawdę, jak zrozumiemy, co Biblia tak naprawdę tu mówi, bazując na tym, co Biblia interlinearna używa jako tego słowa, które Biblia tłumaczy jako zażynać, że może to być dużo głębsze dno, niż nam się wydaje. Tak więc przejdźmy od razu do rzeczy, bo materiału mamy sporo. Więc tak, werset, o którym mówiliśmy, Jana 10:10, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby moje owce, o której jest wcześniej mówione, miały życie i obfitowały. I tak jak mówiłem, Biblia Warszawska używa słowa zażynać. King James Version, czyli wersja angielska, najbardziej znana Biblii, używa tej słowa zabić. I bardzo często tak przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Natomiast jak się okazuje, tutaj tak jakby to jest dużo więcej tutaj się dzieje, kiedy rozumiemy to, co mówi Biblia interlinearna w tym temacie. I zobaczcie, że wrzucę tutaj ten link. Popatrzcie, to jest Jana 10. To jest oczywiście wersja literalna angielska, czy podstawy jest w angielskim. Natomiast popatrzcie, werset 10 to jest tutaj, że złodziej przychodzi po to, żeby kraść i zażynać, might kill, czyli mógłby zabić. I teraz popatrzcie, w momencie, kiedy wejdziemy w ten werset, to przerażające jest to, że Biblia nie mówi tylko o zabijaniu, chociaż samo ludobójstwo samo z siebie nie powinno być czymś, do czego lekko podchodzimy. Ale popatrzcie, co tu jest tam napisane. Mówi tutaj nie tylko o zabijaniu, ale samo słowo znaczy, żeby składać w ofierze. I co ciekawe, tutaj generalnie się dotyczy zwierząt i tak dalej, ale ze względu na to, że słowo dotyczy się ludzi, to jest tłumaczone w angielskim jako zabić. Natomiast ciekawy jest opis, który to jest niżej. Zabić jako ofiarę i złożyć ją na ołtarzu. To znaczy, że to słowo zabić jest dużo głębsze, bo sugeruje też złożenie czegoś jako duchową ofiarę. W momencie, kiedy to zobaczyłem, całkowicie tak przez przypadek, jak to wiadomo, jak Duch Cię prowadzi, to zwraca czasami Twoją uwagę na takie aspekty, to się okazuje, że tak jakby całe to ludobójstwo, które widzimy i które już dzisiaj się dzieje, które widzimy też w objawieniu, się okazuje, że ma dużo głębsze dno. Że to nie będzie tylko ludobójstwo dla samego ludobójstwa, ale to będzie ludobójstwo, które będzie składane po to, żeby to była ofiara w duchowej sferze, która ma wywołać pewne duchowe konsekwencje. I co ciekawe, tutaj są użyte takie słowa, które są bardzo ciekawe. Użyję tutaj materiałów po angielsku. Ale zobaczcie, że złożenie w ofierze wymaga rytuału. I tutaj jest jakby całe, wszystko się, jakby sugeruje się to, cały ten tłumaczenie tego słowa sugeruje, że jest to częścią jakiegoś rytuału, dlatego że ofiarę się składa podczas rytuałów. I teraz ciekawe, jak sobie wejdziemy do zwykłej, żeby sprawdzić, co znaczy to słowo w słowniku, to jest akurat słownik z Uniwersytetu Cambridge, który mówi tak, że rytuał to jest coś, co robimy, powtarzając te same akcje, te same rzeczy w ten sam sposób za każdym razem. Natomiast kiedy zejdziemy niżej, to oczywiście jest definicja, musi być taka definicja, która się kojarzy nam wszystkim generalnie z tym samym, że jest to pewien zestaw akcji czy słów wypowiadanych albo czynionych w regularny sposób, często jako części religijnej ceremonii. I dlaczego zwracam tu uwagę? Dlatego, że rytuał czy złożenie czegoś w ofierze niekoniecznie musi być związane tylko i wyłącznie z jakąś religijną organizacją, bo świecka wersja słowa rytuału to jest ceremonia.
I zobaczcie, jak wiele różnych ceremonii tak naprawdę mamy w swoim życiu. To mamy wojskowe ceremonie, które tutaj mają też swoje miejsce. Pozwólcie, że włożę słuchawki, żeby nie zagłuszać audio, żeby móc to zrobić najbardziej czytelnie, żebyście nie mieli problemu z nakładaniem się dźwięków i tak dalej. I posłuchajcie tego. Czy zobaczcie, bo tak naprawdę tutaj nic specjalnego nie jest powiedziane, ale ceremonia, to jest wojskowa ceremonia akurat zakładania odznaczeń w amerykańskiej armii. I takich ceremonii jest mnóstwo. Znamy, jak to wygląda, wiemy, że takie rzeczy mają miejsce. Inne ceremonie, już typowo związane z religią, to jest typowy kościół katolicki, dla nas nie jest to obce w żaden sposób. Są też bardziej rytuały związane z jakimś tam bardziej już religiami, tak jak tutaj na przykład jest rytuał wejścia czy wychodzenia z okresu dzieciństwa, też bardzo ciekawe. Zobaczcie, że takie rytuały są, do dzisiaj się odbywają. No i oczywiście trzeba też wspomnieć o rytuałach związanych z czarnoksięstwem, czy z czarami tak naprawdę. I to jest kawałek, nawet nie jakiegoś rytuału, tylko coś jakieś takim w mniejszym tego stopniu, bo nie ma sensu pokazywać jakichś rzeczywistych rytuałów, ale popatrzcie, to też ma znaczenie. For those of us who seek that path, there's an underlying feeling that you haven't. Dla tych z nas, którzy szukają tej ścieżki, mamy to samo odczucie, które towarzyszy nam wszystkim. Inside that kind of catapults you towards that journey in your spirituality, such as being Wiccan. For those who have gone before. Które powoduje, że wszyscy czujemy to samo i dlatego jesteśmy tymi, którzy partycypują w byciu wróżkami czy wiedźmami, jak to dokładnie tłumaczyć w przełożeniu na polskie słownictwo, jeżeli chodzi o okultyzm czy o czary. For them, we raise our candle in honor of their lives. To generalnie, jakby chciałem tylko, żebyście zobaczyli, że takie rzeczy mają miejsce, bo czasami jak jesteśmy w kościołach, to nie widzimy takich rzeczy, nie zwracamy na to uwagi, że po prostu takie rzeczy mają miejsce, ale to, wiecie, wchodzicie sobie na YouTube'a i takie rytuały możecie sobie zobaczyć po prostu w sieci. I tutaj macie kolejny rytuał druidzki. Możemy sobie pomyśleć na zasadzie, no dobra, no co nas obchodzi, jakieś, tak, nie wiem, mniejsze grupy ludzi, które tam gdzieś jakieś tam mają rytuały swoje, takie czy siakie. Chcę, żebyście zorientowali się, że jak widzimy na internecie takie rzeczy, gdzie mają jakieś tam małe grupki ludzi, które gdzieś tam spotykają się w piwnicy, palą sobie świeczki, czy jadą gdzieś tam do lasu i robią sobie jakieś takie rzeczy, to może stwierdzam, a to tak jak to wygląda, to jakoś nie ma przełożenia. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną rzecz, bo to od razu, że tak powiem, wejdziemy na głęboką wodę. Popatrzcie, co się dzieje, co się działo w momencie, kiedy królowa Elżbieta była zaprzysiężona do przejęcia swojej funkcji. Did you know in 1946? Czy wiecie o tym, że w 1946 roku before Queen Elizabeth was coronated while she was still princess. Kiedy przed tym, jak królowa angielska została zaprzysiężona czy koronowana, she was initiated into a druidic order. Przeszła inicjację do właśnie do druidów. This is very rare footage that the House of Windsor has done everything they can to censor. The Queen wore green to signify her rank in the order. She is called an ovate or seer, similar to the oracles at Delphi. Tutaj jest mowa tak naprawdę o tym, jaką ona funkcję przyjęła. To tak naprawdę jest bez znaczenia. Chodzi o to, że chciałem, żebyście to zobaczyli.
Co ciekawe, nawet nie zwróciłem uwagi, że tutaj ten link się też pokazał. Stąd chcę, żebyście zrozumieli, jak bardzo różni się takie zrozumienie na zasadzie, tam grupka ludzi sobie robi jakieś tam rytuały, jakoś tam wyznaje religię. W momencie, kiedy rozumiecie, że robią to dokładnie najwyższe elity władzy, to zaczyna to zmieniać postać rzeczy. Dlatego, że okazuje się, że jeśli oni się w to bawią, to znaczy, że stoi za tym coś więcej niż tylko, wiecie, teatrzyk. I już o tym wspominaliśmy, natomiast to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że skoro bawił się w to najwyższe elity władzy, to znaczy, że jest to zaczepiono świat duchowy i to nie jest już tylko, wiecie, jakaś zabawa, ale to jest coś dużo, dużo bardziej znaczącego. Teraz popatrzcie, to samo się dzieje w wolnej masonerii. Nie wiem, na ile tak naprawdę jesteście zaznajomieni z tym, ale chcę, żebyście zobaczyli ten fragment, dlatego że też dużo o tym mówi, dlatego że bardzo wiele osób w tej chwili i z kościołów, i z politycznej władzy, to oni są w tym i od tego się tak naprawdę zaczyna, bo osoby, które są już na stanowiskach stanowiska władzy, już są na dużo wyższym poziomie. Ale popatrzcie, w jaki sposób wygląda pierwszy rytuał, przez który musisz przejść, żeby dołączyć do wolnej masonerii. The candidate for entered apprentice stands behind the door, waiting to be summoned. Osoba, która chce wejść, tak jakby wejść do tej organizacji, stoi jako przed drzwiami, czeka na to, żeby być wezwana. Blindfolded, and there's a noose around his neck with a length of rope trailing behind. Z zasuniętymi oczami i ma linę zaczepioną o szyję, która się ciągnie za nim, albo za nią. His chest is exposed at the left breast, and his left pant leg rolled up. Ma odsłoniętą część klatki piersiowej i jedną z nóg. Doorkeeper raps three times and announces that the candidate desires to enter. I osoba, która stoi u drzwi, puka trzy razy do środka, dając znać, że osoba, która chce dołączyć do organizacji, jest u drzwi. And obtain the privileges of Freemasonry. I móc przejąć tak jakby dobra płynące z tego, że będą częścią tej organizacji. Tak to przetłumaczę. With that, the candidate is escorted into the lodge by the inner guard. Ta osoba, która chce dołączyć do organizacji, jest prowadzona do samej loży. The guard holds the tip of a dagger against the candidate's bare chest and asks if he feels anything. Osoba, która wprowadza tą osobę, trzyma nóż na klatce tej osoby, pytając się, czy ona coś czuje. Next, the candidate kneels before the head of the lodge. Potem osoba musi uklęknąć przed samym szefem tej loży. The worshipful master. Tak zwany worshipful master, nie wiem jak to się tłumaczy na polski, jak się nazywają te poszczególne poziomy. Natomiast... And they engage in a ritual question and answer. Przechodzą później przez rytuał pytań i odpowiedzi. He's led by the rope or cable toe. To an altar with a Bible or other holy book. Jest prowadzony do ołtarza, gdzie leży Biblia albo inna święta księga innej religii, bo nie musi to być Biblia. Standing with his heels together to form a square, the candidate stoi w taki sposób, że pięty się łączą właśnie w znak tej masonerii. The candidate now kneels. He places his right hand on the Bible. And with his left, presses the point of a compass against his chest. W prawą rękę kładzie na Biblii albo na Świętej Księdze i lewą przyciska ten kompas do swojej klatki piersiowej. He swears to forever conceal and never reveal any of the secret.
i przyrzeka na to, że nigdy nie powie o sekretach, których dowie się w tej organizacji. Arts, parts, or points of the hidden mysteries of Freemasonry. If he breaks that promise, he binds himself to having my throat cut across. Karą za zdradzenie tych sekretów będzie to, że będzie miał twarz rozciętą wzdłuż. My tongue torn out, my body. Mój język wyrwany. Body buried in the sands of the sea at low tide. I moje ciało zakopane w piaskach morza przy niskim poziomie morza. Więc ewidentnie widzimy tutaj, że od samego początku, od samego startu już ta organizacja mówi ci, że jeżeli zdradzisz swoje sekrety, to przyrzeka, że tego nie zdradzisz, bo inaczej po prostu zginiesz. Pomijam sam fakt, który warto jest się zorientować, że takie samo przyrzeczenie, które dajesz, stwierdza, że wyzbywasz się wszystkich innych wierzeń, które miałeś do tej pory jako nieprawdę, jako ciemność i że tylko światło masonerii jest w stanie cię oświecić, to co tak naprawdę, o czym Anna Mendes pisze w swojej książce Gatu a propos właśnie masonerii, która generalnie mówi o tym, że musisz zaprzeć się Jezusa, żeby stać się częścią tej organizacji, więc warto o tym wiedzieć. Więc to jest ta organizacja wolnych masonów i tych organizacji jest sporo, nie wiem jak one dokładnie są powiązane między sobą, natomiast nie wiem czy wiecie o organizacji Skull and Bones, której należą prezydenci Stanów Zjednoczonych i to jest ta organizacja, która została stworzona na Uniwersytecie Yale jako taki, wiecie, sekretną organizację dla studentów, którzy tam są. I oczywiście jest to organizacja, która jest niby tajna, jest tak tajna, jak to George Bush powiedział. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for... Obaj byliście częścią Skull and Bones. Co to znaczy dla Ameryki? A George Bush odpowiada, że ta organizacja jest tak tajna, że nie możemy o tym rozmawiać. I oczywiście wiadomo, tak jakby, że wszystkie te organizacje, które tam gdzieś zaczynają się w wolnej masonerii, ale które tak jakby idą i w każdym kolejnym poziomem osiągają poziom okultystyczno-demoniczny w czystej formie. One się gdzieś tam zahaczają jedno o drugą. I to wiemy, o tym mówiliśmy, nie wiem, czy pamiętacie, Bohemian's Grove i to, gdzie oni mają tą swoją... Podobno teatrzyk, gdzie składają kukłę, ale w Wielkiej Sowie, która jest tak naprawdę symbolem Molocha, czyli tego bóstwa ze Starego Testamentu, które znamy, które wymagało składania ofiar z dzieci czy z niemowląt, które były palone na ołtarzach. Więc ewidentnie widzimy, że same rytuały czy sam okultyzm bardzo szybko jakby zmienia się od takich lokalnych, tam małych społeczności, gdzie tam, nie wiem, może zostać wróżką czy coś tam. Szybko się przemienia w to, że jeżeli zobaczysz, że same szczyty władzy biorą w tym udział, to rozumiesz, jak bardzo to musi być demoniczne, jak bardzo to musi być zaczepione świat duchowy i to po prostu ma miejsce. Więc to chciałem, żebyśmy wiedzieli, że to się czy dotyczy nie tylko zwykłych ludzi, ale przede wszystkim elit i biznesu i show biznesu. I o tym też zaraz będziemy mówić. Natomiast chcę, żebyście zobaczyli jeszcze jedną rzecz, że to się tyczy także kościołów. Popatrzcie, nie pamiętam już, czy pokazywaliśmy to, ale chciałem, żebyśmy zobaczyli o kościele katolickim ten fragment. Słuchajcie tego. Have you heard of the Pope's audience hall? Czy słyszeliście o hali czy sali przemówień papieża? It lies partially in Vatican City and partially in Rome. Częściowo jest w Watykanie, częściowo jest w Rzymie. Zobaczcie, jak wygląda porównanie tego budynku do tego, jak wygląda wąż. Płaski tył, zaokrąglony przód. Oczy po bokach, nozdrza na przodzie. And curved top. In the image above, there are two windows on either side of the building that resemble eyes. So that's... Zakrzywione kształt i oczywiście oczy, które są po obu stronach budynku. Let's have a look at both of them together now. I popatrzmy, jak to wygląda od środka, czy jak wyglądają te oczy, które widać po obu stronach. All of a sudden, we begin to see things taking shape here. I widzimy, jak zaczynamy rozumieć, jak wygląda ten budynek. Two reptilian eyes staring at you.
dwoje gadzich oczu, które się patrzą na ciebie. As you observe the stage, what do you notice down the... Jak obserwujesz, co się dzieje na scenie. Center, either side, two sharp pointed fangs. The building... Na środku widzicie dwa zęby węża. Building's roof and sides also resemble scales. I tak samo dach, który reprezentuje łuski. Really pay attention to the whole building and stage layout next to the image of a snake. Popatrzcie, że jak patrzymy, porównujemy to do obrazu węża, to widać ewidentnie, że tym to było, tak jakby sugerowano się przy budowie tego budynku. The eyes, the shape, the scales. Oczy, kształt, łuski. The fangs. In the middle of the stage sits a... I tak samo na środku sceny. Statue of Christ rising from an atomic apocalypse. Jest coś, co się nazywa... to jest... Chrystus powstający z atomowej apokalipsy. Do you notice anything about Jesus's head? Czy zauważyliście coś dziwnego a propos Jezusa głowy? It's difficult to see from the front, but when you view the statue from the sides, it becomes strikingly clear from... Kiedy patrzymy z przodu, to może tego tak bardzo nie widać, ale kiedy patrzymy z boku, to od razu wszystko staje się oczywiste. Both sides, that the head of Jesus is meant to look like that of a snake. Gdzie głowa Jezusa ma wyglądać jak głowa węża. There's an obvious reason for this imagery. Jest to oczywisty powód, dla którego tak to zostało zrobione. Why was this building built in such a way? Dlaczego ten budynek został w taki sposób zrobiony? That the Pope appears to be speaking from the mouth of a reptile. Dlaczego tak ten budynek został stworzony w momencie, kiedy papież, kiedy wygłasza swoje mowy, to tak jakby mówił z ust węża. To jest bardzo, bardzo ciekawe. I teraz posłuchajcie tego, co a propos Kościoła katolickiego, jednego fragmentu ma do powiedzenia John Todd. To jest osoba, która była bardzo wysoko w okultyzmie w Stanach Zjednoczonych i już nie żyje. Natomiast powiedział bardzo ciekawą rzecz dawno, dawno temu, na co warto zwrócić uwagę, bo to jest taki tylko kropla w morzu informacji, ale zaciekawiło mnie, kiedy właśnie usłyszałem to po raz pierwszy. Real quick. The Catholic Church's altar, except for the atome or the knife, is the exact altar of witchcraft. Że ołtarz Kościoła katolickiego, bez tam jakichś dwóch mniejszych części, wygląda identycznie jak ołtarz w Czarnoksięstwie. And according to the reports I can get on the Nicene Council, most of the ministers at the Nicene Council that set that heresy up. I to zostało to ustalone, w jaki sposób to ma wyglądać w Nicei. I wszyscy ci, którzy brali w tym udział, którzy podejmowali tę decyzję właśnie w Nicei, byli z świątyni Diany, co jest czarnoksięstwem. So, everything, the bell, the incense. Wszystko, czyli te dzwoneczki, to kadzidło. The whole ritual, their holy water is salt water mixture. Tak samo woda święcona, która jest z wodą z solą. Comes from witchcraft, which they do exorcism with. I to jest to, czego się używa w czarnoksięstwie do wyganiania demonów, czy wyganiania złych duchów. Everything that they do comes out of witchcraft and they can't get around it. Wszystko, co robi Kościół katolicki w tej materii, jest wzięte z okultyzmu i nie ma innej drogi interpretacji tego. I teraz idziemy dalej, ponieważ widzimy już, że to jest wszędzie tak naprawdę. To chciałem, żebyście zobaczyli, że nie wszystko musi być powiązane z jakąś religią, żeby to było rytuałem, żeby to mogło tak jakby być użyte później, kiedy będzie mówić o rytualnym zabijaniu. Popatrzcie na to. Tabloids, political talking heads. Wszystkie tabloidy, czyli te podrzędne gazety, czy nawet spokesmeni w mediach. And just about everyone is. I praktycznie każdy. Talking about the shocking performance by Sam Smith and his Hellkeeper. Z tym, co jaki wystąpienie, czy w jaki sposób wyglądało wystąpienie sama Smitha i osoby, która była razem z nim jako współwykonawca?
Kim Petras. Kim Petras. At this year's Grammy Awards show. To było rok temu na rozdaniu nagród Grammy. Performance has been called a satanic display. Wiele osób nazwało to po prostu satanistycznym wystąpieniem. Many who watched, and in a now deleted reply on Twitter. I znaleziono też na Twitterze, czyli na dzisiaj na platformie X, skasowane już informacje, które zostały wprowadzone. Sam Smith's pictures previewing the performance. I Sam Smith, który pokazywał zdjęcia z przygotowań do tego występu. The official CBS Twitter page said, "We are ready to worship." I CBS, czyli ta firma, która robiła transmisję tego, odpisała mu: jesteśmy gotowi, żeby worship to jest uwielbiać, czyli oddać chwałę. So just what were they worshiping? Więc co tak naprawdę oni uwielbiali? Czemu chcieli oddać cześć? Well, the seductive display of half-naked worshippers bowed down to Smith. Wykonawcy, którzy byli z nim, tym tancerze, byli w bardzo takich skąpych strojach, którzy oddawali cześć właśnie Samowi. He displayed himself in a top hat with devil horns. Kiedy on występował w czapce, w tym kapeluszu, który miał diabelskie rogi. As flames marked much of the performance. Kiedy płomienie były znaczącą częścią całego wystąpienia. His co-star was kept in a cage as his hellkeeper. A osoba, która z nim razem tworzyła ten cały występ, była w klatce jako jego, nie wiem, jak mam to przetłumaczyć, hellkeeper, ale po prostu była razem z nim, będąc w klatce. The host of the Grammys, comedian Trevor Noah. Trevor Noah, czyli ten stand-uper, czy osoba zajmująca się komedią, skomentowała to, about the performance, as he imitated a phone call with his mom. Gdzie wykonał telefon do swojej mamy, tak naprawdę tak dla zabawy. Calling him and reminding him that she warned him of the dangers of Hollywood. Gdzie jego matka ostrzegała go przed niebezpieczeństwem, jakie płynie z Hollywood. Yeah, you did warn me about Hollywood. Tak, mama, ostrzegała się przed Hollywood. Yes, you did, mom. Yeah, you did. I will. Thank you. She said she'll be praying for all of us. Thank you. Mama mówi, że będzie się modlić za każdego z nas. All right. The performance was then followed up by an advertisement by none other than Pfizer, who has also drawn the ire of millions of Americans who believe that this isn't the first time they have helped to thrust something upon the public without any discretion. I potem też była reklama Pfizera, który sponsorował cały ten występ, który w oczach wielu Amerykanów po raz kolejny dokonał czegoś na ludziach bez ich ówczesnego zezwolenia, czy poinformowania wręcz. In interview, Petras was asked what exactly inspired the hellbent performance. I też ta osoba, która była razem z samym na scenie, komentowała to wystąpienie, mówiąc: Well, I think a lot of people honestly have kind of labeled what I stand for and what Sam stands for as religiously not cool. Wiele osób, które widziało nasz występ, mówi o tym, że to, co zrobiliśmy z punktu widzenia religijnego, nie było ok. And I personally grew up wondering about religion and wanting to be a part of it, but then slowly realizing it. Ja przez całe swoje życie chciałam dołączyć do religii. Doesn't want me to be a part of it. Ale dosyć szybko się zorientowałam, że religia nie chce mnie wśród w swoim gronie. And so it's a take on not being able to choose religion and not being. Więc to, co zrobiliśmy, jak dla mnie, jest częścią takiego braku możliwości zdecydowania, do jakiej religii chcę należeć. Being able to, you know, live the way that people might want you to live, because you know, as a trans person, I'm kind of already not
I want it in religion. So. I dlatego też, że jako osoba trans nie jestem już chciana w religii. Mówię to z, że tak powiem, z jej perspektywy jako kobiety, w momencie, kiedy to jest tak naprawdę mężczyzna, który zmienił płeć na kobiece. We were doing a take on that, and it was kind of Hellkeeper Kim. Petras was subject to mass media coverage in Germany. W Niemczech sporo się mówiło właśnie o tej osobie. Young age, as he underwent gender transition surgery. Bo ta osoba przeszła zmianę płci. So early in his life that he was declared the youngest transgender person in the world. I ta osoba była najmłodszą osobą, która zmieniła swoją płeć, czy przeszła tę operację zmiany płci z niego na nią, z Tima na Kim. When Petras was just 13 years old, he appeared on a German news show where he spoke of his medical gender transformation. W 2011 roku właśnie ta osoba wzięła udział w telewizyjnym programie, gdzie mówiła o całej procesie zmiany płci. His goal was to receive sex reassignment surgery at age 16 before the current legal requirement of 18 years of age. Chodziło o to, że do 18 roku życia nie można było takiej operacji przejść, a Tim właśnie chciał to zrobić w wieku lat 16. In Germany. He is now making headlines again for being the first transgender artist to win a Grammy for the best pop duo group performance. I teraz znowu wróciła ta osoba na okładki ze względu na to, że jest pierwszą osobą trans, która dostała nagrodę Grammy za wystąpienie duo, czy za nagranie wspólnego kawałka, czy w tym momencie całego tego wystąpienia, które było na Grammys. Więc to jest jedna rzecz, że popatrzcie, że to nie jest koniec. I zauważcie, że tutaj już przejdziemy, że tak powiem, na głębsze wody, bo usłyszymy, w jaki sposób osoby są w stanie wejść na taki wysoki poziom i skąd to się bierze, że osoby często zaczynają, tak jak Hannah Montana czy cokolwiek, będące fajnym przedstawieniem dla dzieci, wiecie, i tak dalej, po czym przechodzą i stają się Miley Cyrus i stają się ewidentnie właśnie taką czarną wersję samych siebie. I to jest początek, który musi nastąpić, żeby ktoś mógł wejść na taki poziom sławy. He said there's 13 steps to becoming a satanist. Jest 13 kroków, żeby stać się satanistą. I ty praktycznie wykonałeś już praktycznie wszystkie. Jedno, co pozostało, jest zrobić nacięcie na moim lewym kciuku i wycisnąć krople krwi na dokument. I na ostatniej stronie pięciostronicowego dokumentu ja zgodziłem się na to, żeby sprzedać swoją duszę diabłu. I teraz popatrzcie, jak to nie dotyczy... O tym, do tego do sobie już wrócimy. Już chyba wspominałem o tym człowieku w którymś z filmików. Natomiast popatrzcie, że to wiele, wiele osób, które są w tym świecie muzyki, i filmu zresztą też, ale przynajmniej te osoby z muzycznej sfery są nagrania, gdzie oni się przyznają do tego, że dokładnie wszyscy zrobili to samo. Posłuchajcie, co mówi Melissa Ford, przepraszam. Jeżeli twoim ostatecznym celem jest to, żeby być sławnym, wiele rzeczy zrobisz, będziesz musiał zrobić, żeby tam dotrzeć. I będziesz musiał podpisać się na kontrakcie swoją krwią i będziesz musiał podpisać, sprzedać duszę diabłu. I to będzie tak jakby droga tylko w jedną stronę i po prostu mówię wam, jak jest. Posłuchajcie, co mówi Bob Dylan. Enigma, czyli zagadka Boba Dylana. Jeden z najbardziej
z osób, które najmniej jakby najmniej można by się spodziewać, że będą gwiazdami rocka, nagle staje się jedną z osób, która stała się najbardziej znaczącą osobą, mającą wpływ na świat muzyki, wyprzedzając, którą wyprzedził tylko Elvis Presley. Playing at some party or something, it was like a whole different guy. You hear those... Jak znalibyście go wcześniej, to był po prostu chłopak, który grał gdzieś tam na jakichś tam małych imprezach. To był całkowicie inny człowiek. Stories about the bluesmen that go out to the crossroads and sell their soul to the devil. And... I schodzą historie o tym, że jest taki klub, w którym sprzedaje się duszę diabłu. Come back, all of a sudden able to do stuff, Robert Johnson, Tommy Johnson, that whole mythology was one of those kind of deals almost. I wiele osób po prostu po wyjściu z tego klubu czy podpisaniu tych dokumentów nagle z niewiadomych powodów byli w stanie robić różne rzeczy, których nie byli w stanie robić wcześniej. When he left Minneapolis, he was just average, you know, there was five, six other guys doing the same thing. Kiedy był w Minneapolis, to tak naprawdę był średniej klasy muzykiem. Było co najmniej 5-6 osób, które były w stanie robić dokładnie to, co on, bez żadnego problemu. Kiedy wrócił z tego klubu właśnie, gdzie podpisał te dokumenty, to nagle wrócił, był w stanie robić rzeczy, których nie robił wcześniej. Cross Harp, this is a matter of a couple of months. I mean, this is w przeciągu dosłownie kilku miesięcy. Not like he was gone, you know, a year or anything. To nie był długi czas, wręcz odwrotnie. That's when I went to the crossroads and made a big deal. I wtedy, już cytując samego Bob Dylana, mówi o tym, że no i wtedy poszedłem do Crossroads, bo tak się nazywa ten klub, i podpisałem, zawarłem układ. You know, like. One night, and then went back to Minneapolis, and I was like, "Hey, where's this guy been?" You know. I potem wróciłem do Minneapolis, i wiele rzeczy po prostu zaczęło mieć miejsce. To the Crossroads. I wszystko to się zaczęło właśnie od tego klubu Crossroads. Why do you still do it? Why are you still out here? Dlaczego ciągle tutaj jesteś? Dlaczego ciągle jesteś w muzyce? Well, it goes back to the destiny thing. To wszystko wraca do destiny, czyli do przeznaczenia. I made a bargain with it, you know, long time ago. Dawno temu zawarłem układ. I'm holding up my end. I tak jakby dotrzymuję mojej strony tego dealu, który zrobiliśmy. What was your bargain? To give. Jaki był cel tego, co chciałeś uzyskać przez tę umowę? I am now. Żeby być w tym miejscu, w którym jestem teraz. Should I ask who you made the bargain with? Czy mogę zapytać się, z kim dokonałeś tego dealu? Z samym szefem i commander to jest zarządzający, wiecie, z tym najwyższym poziomem władcy. On this earth? Tej ziemi? This earth and in a world we can't see. I tego świata, i świata, którego nie jesteśmy w stanie widzieć. Ciekawe, nieprawdaż? No patrzcie, Katy Perry, coś bardziej dla naszego pokolenia. Dziewczyna chyba jest z mojego rocznika, z tego co kojarzę. You're doing really well now, but didn't you release a CD like almost 10 years ago? Yeah, I mean, I released a gospel record when I was 15. Zrobiłam, jak miałem 15 lat, to nagrałam album gospel. Because I grew up in you know, a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so. Bo byłam wychowana w domu, gdzie po prostu się słuchała tylko takiej muzyki. Moi rodzice to byli nauczyciele czy podróżującymi nauczycielami, tak można to nazwać.
I kind of sang about, you know, what was going on in my life at 15. I tam mówiłam o tym, co się działo w moim życiu w momencie, gdy miałem 15 lat. That's how I got introduced to the music industry. Tak weszłam w ten świat muzyki. I wanted to be like the Amy Grant of music. I zawsze chciałam być jak Amy Grant dla muzyki, czyli takiej bardzo znanej chrześcijańskiej piosenkarki. But it didn't work out, and so I... I to niestety nie udało się. Sold my soul to the devil. Więc sprzedałam swoją duszę diabłu. To jest z jej własnych ust. I teraz posłuchajcie, jak właśnie Zachary King, to jest ten człowiek tutaj, on był wysokiej rangi, czy chyba najwyższej rangi, kapłanem okultystycznym, który wprowadzał właśnie muzyków. I chcę, żebyście posłuchali, jak to dokładnie wyglądało, bo to jest straszne, aczkolwiek warto jest wiedzieć o tym, jak to wygląda i jaki to ma wpływ na muzykę. I didn't feel that I was the bad guy. I'm the high wizard. Nigdy nie myślałem o tym, że jestem złym gościem. No przecież jestem high wizard, to jest takim wysokim, zapomniałem przy tym tłumaczenie, ale takim najwyższym czarownikiem. Everybody wants the high wizard. Każdy mnie chciał, żeby być w mojej obecności, czy żebym, no. Everybody hires the high wizard. Każdy zatrudnia właśnie tego czarnoksiężnika. I mean, it takes a high wizard to make a rock star. I musisz mieć jakby zgodę czy takiego czarnoksiężnika, żeby móc stworzyć osobę, która jest gwiazdą rocka, czy muzyki generalnie. You know, I made 1200 rock stars from 87 to 99. Z 1987 do 1999 roku stworzę 1200 artystów światowej sławy. You know, if they had not been famous prior to 87 and you suddenly found somebody out that was famous in 87 to 99, I made them famous. Jeżeli były osoby, które przed 87 rokiem nikt o nich nie słyszał, a nagle z niewiadomych względów po prostu ktoś się pojawiał i wiecie, przejmował i stawał się bardzo znaną gwiazdą, to ja byłem osobą, która postawiła na tej pozycji. You know, some people re-sign a deal, they weren't happy with the deal they had, and they re-sign. I went to, it's called a warehouse deal. I coś, na co tak naprawdę o co chcę, żebyśmy słyszeli, to jest tak zwany warehouse deal, czyli deal zawarty w magazynie. There's warehouses in Hollywood and in Los Angeles. Są takie magazyny w Los Angeles i generalnie w Hollywood. And I would show up with an entourage. Przyjeżdżałem tam razem z grupą ludzi. And you walk in and you ask who wants to be famous. Wchodzę na taką salę i pytam się, kto chce być sławny. Everybody puts their hand up. Everybody wants. Każdy podnosi rękę, bo każdy chce być sławny. Be famous. And I say, okay, what are you willing to do to be famous? Ja zadaję pytanie, co jesteście w stanie zrobić, żeby być sławnymi? You know, and the people that say I would do anything. I są ludzie, którzy mówią, zrobiłbym wszystko, cokolwiek. Well, give me an example of anything. I pytam się, okej, daj mi przykład, co to znaczy wszystko. Well, nothing with animals or children, but anything else. Jeżeli ktoś mówi, no nic, co jest związanego ze zwierzętami albo z dziećmi, natomiast reszta jak najbardziej. So that person gets struck off the list. I taka osoba, jeżeli tak odpowie, jest skreślona z listy. Wow. Satan doesn't want the person that draws the line in the sand. Szatan nie chce osoby, która, wiecie, rysuje linię na piasku, czyli stawia jakiekolwiek granice. Szuka takiej osoby, która będzie w stanie, wiecie, wskoczyć do bajora i być przeciągnięta przez cokolwiek szatan chce ich przeciągnąć. So they write his name on the list and write down that he can't come back
to one of these things for like 90 days. I jeżeli taka osoba, da i zostanie skreślona z listy, to jest zaznaczane, że ta osoba nie może wrócić na to samo spotkanie przez kolejne 90 dni. It might be for 6 months. Może to być 6 miesięcy. If he's already tried a few times and every time he turns me down. Jeżeli już był tutaj parę razy i za każdym razem odrzucał moją propozycję. He says nothing with animals or children. I mówi właśnie, nie chce mieć nic do czynienia z żadnymi akcjami, jeżeli chodzi o zwierzęta czy dzieci. And this is the third time doing it. I to jest powiedzmy trzeci raz, gdzie takie coś, takie spotkanie ma miejsce i taką odpowiedź taka osoba daje. You might be told, don't come back for 3 years. Taka osoba może dostać odpowiedź, nie przychodź tutaj przez kolejne 3 lata. Now this person is never going to be famous because they have morals. Ta osoba nigdy nie będzie sławna, dlatego że ma kręgosłup moralny. There was a guy that came up to me, said he wanted to be famous. Był taki chłopak, który przyszedł do mnie i powiedział, że chce być sławny. I said, what are you willing to do? He says, I'll do anything. I powiedział, co ty jesteś gotowy zrobić? On powiedział, nie ma znaczenia. Give me an example of anything. Mówię, daj mi przykład, co to znaczy, że zrobisz cokolwiek. He said, if you put me in a room with a horse and a naked 3-year-old. Powiedział mi, jeżeli postawisz mnie w pokoju, znaczy w miejscu, gdzie będzie koń i nagie 3-letnie dziecko. I'm having sex with at least one of them. And I might have sex with both. I mówi, że będę miał stosunek seksualny z co najmniej jedną z tych dwóch, w cudzysłowie, rzeczy, a mogę też mieć z obiema. Okay. You're our boy. Jesteś naszym chłopcem. Give him a, what's called a tier 2 card. It's a white card with a phone number. I dostaje taką kartę, po prostu biała karta, nic na niej nie ma, to jest tylko numer telefonu. They call that number, do what they tell you. Dzwonisz pod ten numer i robisz dokładnie to, co ci każą, żeby zrobić. I'll see you on MTV in 6 months. I do zobaczenia, będę ci widział w MTV za 6 miesięcy. This guy could not sing. Ten ktoś nie był w stanie ani śpiewać. Could not dance. Couldn't write a song. Nie był w stanie tańczyć, nie był w stanie napisać piosenki. Couldn't write a poem. Nie był w stanie napisać żadnego wiersza. And for some reason there was a Dr. Seuss book in the room. Z jakiegoś powodu była tam książka poezji Dr. Seuss w tym pomieszczeniu, gdzie rozmawialiśmy. Read me that. I mówię do niego, wiesz co, przeczytaj mi coś z tej książki. And just before it rhymed, he closed the book and put it down and said, I don't get it. I zanim, dosłownie chwilę przed tym, jak ten, to co przeczytał, dochodził do momentu rymowania się, osoba zamknęła książkę i powiedziała, nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. You're gonna be fun. So, mówię, to będzie zabawne pracować z taką osobą. I gave him the phone number, send him on his way. And now there's days I go in there, I talk to 100, maybe 300 people. I dałem mu oczywiście ten numer. Ale musisz zrozumieć, że czasami jest tak, że przychodzę na takie spotkanie i tam wiesz 100-300 osób, z którymi rozmawiam. And nobody says that they'll do absolutely anything. I były takie sytuacje, gdzie nie było ani jednej osoby, która była w stanie powiedzieć, że zrobił cokolwiek. Too many people with morals and no rock stars that day. Czyli zbyt dużo ludzi z wysokim poziomem moralności i oczywiście żadnej gwiazdy w tym samym pomieszczeniu, w tym samym czasie. You know, a few years ago, Chester Bennington was with Linkin Park and... I parę lat temu Chester Bennington, który był z zespołem Linkin Park, Chris Cornell was with Soundgarden. I Chris Cornell, który był z Soundgarden, to są zespoły muzyczne. He'd also been with Audioslave. Też był z Audioslave. And decided that they were going to reveal to the world the pedophile scandals that are happening within the music industry.
I oni zdecydowali, że wyjawią, czy wyciągną na światło dzienne ten problem z wykorzystywaniem dzieci, które jest właśnie w świecie muzyki. Which would have been this whole thing. Co wyjawiłoby dokładnie to, o czym właśnie mówię. Because the Illuminati is the one that sets up what you do. Bo to Illuminati decyduje, co tak naprawdę musisz zrobić. You have to agree to go to this hotel. Musisz się zgodzić, że pójść do tego hotelu. Do whatever they tell you to do. Zrobić dokładnie to, co oni ci mówią, że masz zrobić. While you're in there, they film you and take still photos of it. Kiedy robisz to, co ci każą zrobić, oni to nagrywają i robią zdjęcia jako dowody. So they can blackmail you later. Inside. Że mogli oczywiście szantażować cię później. In case you decide to reveal something to somebody. Yeah. Jeżeli zdecydujesz się wyjawić to, co się działo. And then, but if you're willing to do those things, I'll see you on MTV. So this guy that couldn't. Jeżeli zdecydujesz się to zrobić, no to do zobaczenia w MTV. Sing, dance, rhyme, anything. I ta osoba, o której właśnie mówiłem, że kompletnie nie miała pojęcia o niczym, o śpiewaniu, o tańczeniu, o pisaniu piosenek i tak dalej. I saw him 90 days later. Widziałem go 90 dni później. Singing and dancing. W MTV i śpiewającego i tańczącego. In one of the two most popular boy bands of the 1990s. W jednym z dwóch najbardziej znanych zespołów boybandów lat 90. Rozumiecie, jak to działa? Tragedia. I w tym momencie to powinno wiele, wiele wam pokazać, jak bardzo brudny jest ten świat i jak bardzo rytuały, które zahaczają o świat duchowy i o bardzo mroczną stronę, są na porządku dziennym. I każda osoba, która staje na czele czegokolwiek, czy jest znana, właśnie musi wziąć udział w czymś takim, co już z założenia powinno nam pokazać, gdzie i w którym kierunku to idzie. No, posłuchajcie, co mówił o w ogóle świecie muzyki właśnie John Todd, którego już słuchaliśmy wcześniej. Byłem menadżerem w Zodiac Productions. Jest to największy konglomerat muzyczny na świecie. RCA Records, Columbia Records. RCA Records, Columbia Records. Motown Records. Motown Records, wszystkie duże organizacje muzyczne. Almost all the concert booking agencies in the... Praktycznie wszystkie organizacje, które zatrudniają muzyków w Stanach Zjednoczonych. But I was the managing president of Zodiac Productions. Ja byłem menadżerem zarządzającym właśnie w Zodiac Productions. I moim zadaniem było być jednym z tych 13 osób. Tutaj mówi o 13 osobach, które zasiada w Council of 13, czyli jednym z najwyższych takich grup zasiadających właśnie w Illuminati. I said, I already know the answers, but I've been gone for 5 years. I like to know if certain things are still the way they were when I left. Mi rozmawiam z jedną osobą, David, nie wiem dokładnie o jakiego Davida chodzi. Nie chcę tutaj. W każdym razie mówi, słuchaj, nie było mnie przez 5 lat. Ja prawdopodobnie znam odpowiedzi na te pytania, ale powiedz mi, bo chcę dokładnie wiedzieć, jak dokładnie wiedzieć z twoich ust. Do they still take the master to the temple room? Czy ciągle biorą matkę? Czyli to główne nagranie, które się robi, to pierwsze nagranie, które się robi, na które się miksuje całe nagranie całej płyty i potem z tego się robi kopię. Czy biorą, czy ciągle bierzemy tą matkę? Czy zabierają to, żeby wzywać demony nad tą matką? On mówi, tak, oczywiście. Muszę coś wiedzieć. Jaki jest główny cel muzyki rockowej? On mówi do mnie, no słuchaj, to przecież wiesz, jak jest. Mówię, Dawid, proszę cię, powiedz mi. Nie chcę zgadywać.
Powiedz mi, jaki jest cel muzyki rockowej? Żebyśmy, on mu powiedział, że ten cel jest dokładnie taki, jak ty byłeś razem z nami, żeby móc rzucać czary czy przekleństwa na ludzi, na których nie byliśmy w stanie rzucać czarów. I tu zaczynamy wchodzić właśnie w kwestie już rytuałów, już kwestie, że nawet muzyka, która jest produkowana nie tylko przez ludzi, którzy musieli dokonać jakichś kompletnych perwersji i tak dalej, to w tym momencie muzyka, którą oni tworzą, która jest często robiona dla nich, jest tak przeklinana po to, żeby móc wywoływać przekleństwa nad ludźmi. I posłuchajcie jeszcze jednego, co mówi John Todd. Because I was supposedly the owner, I met most of the groups in existence then. There are a few that have come out since then. But... I ponieważ byłem tak wysoko postawioną osobą w świecie muzyki, to poznałem większość ludzi, którzy byli sławnymi w świecie muzyki. But it's still the same type of thing. Almost all of them believe openly. Praktycznie wszyscy z nich otwarcie mówią. In the occult, in one way or the other. Wierzą w okultyzm w taką czy inną drogą. Większość z nich jest w satanizmie. I tak samo o Micku Jaggerze, to osoba bardziej znana, więc dlatego chciałem po prostu o to wspomnieć, że Mick Jagger, zanim stał się sławny, over and over on television, I don't know where our Christian young people were when it was going on, that when he was in jail before the... Który mówił o tym otwarcie nawet w telewizji, że zanim stał się sławny, był w więzieniu. Sprzedał swoją duszę diabłu. Żeby stać się, żeby być częścią najbardziej znanej grupy muzycznej w kraju. I żeby wydostać się z więzienia, w którym był. I on jest członkiem najbardziej znanej grupy w całym kraju, jak i na świecie. Więc chcę, żebyście zrozumieli, jak bardzo głęboko to wszystko idzie właśnie w tym kierunku. I to będzie dokładnie to, co wysłuchaliśmy. I posłuchajcie dalej tego. While many people were aghast at the satanic ritual performance at the Grammys. Wiele osób, które było przerażone tym, co się stało na Grammys w zeszłym roku. The truth is that these satanic performances have permeated the Grammys for many years. Prawda jest taka, że wiele z tych satanistycznych takich wystąpień już była na, jeżeli chodzi o Grammys, już od wielu, wielu lat. At the 2012 Grammys, Nicki w 2012 roku Minaj had a mock exorcism performed on her. Że Nicki Minaj miała właśnie wystąpienie, którym miała taki prześmiewczy egzorcyzm nad sobą. Zrobiła to dlatego, żeby pokazać, że demon, który ją opętał, który się nazywa Roman, jest bardzo, bardzo taki seksualnie perwersyjny. Jest zbyt potężny, żeby zostać z niej wygoniony. At the 2014 Grammys, w 2014 roku Katy Perry performed Dark Horse with a performance. Wykonała swój kawałek Dark Horses, what appeared to be a witch's Sabbath, with który przedstawiony był jako szabat czarownic, Satan and demons glorifying her at the 2000. Gdzie demony gloryfikowały ją na scenie. W 2015 Grammys, the music industry went beyond the 666 stage set, Katy Perry's Witch's Sabbath, and showing Satan's power through impotent exorcisms, to even more straight-up, in-your-face devil worship. Incredibly. W 2015 roku poszło to jeszcze dalej niż to, co zrobiła Katy Perry. Madonna came out with all kinds of devil-horned demons appearing to worship her as she sang her song "Living for Love." Gdzie Madonna w otoczeniu demonów śpiewała silniejsza niż miłość. Devil-horned demons appearing to worship her as she sang her song "Living for Love."
żyć dla miłości. She went so far as to use mock Christian imagery with a choir singing in the background while she sang about being born again and on my knees in the dark. Gdzie miała chór, który imitował i robił sobie żarty z chrześcijańskiego chóru, gdzie ona śpiewała in the background while she sang about being born again. Gdzie ona śpiewała o byciu narodzono na nowo. And on my knees in the dark. I jestem na kolanach w mroku. And then like Satan himself about falling from heaven as she's depicted as falling from heaven on the Grammy stage. I gdzie tak jakby imitowała szatana spadającego z nieba, tak jak ona została spuszczona na dół na scenę. Także ponownie Grammys, mnóstwo gwiazd, to nie jest nowość, natomiast rzadko Kościół na to zwraca uwagę i przymykamy oko na to. Teraz, wiecie co, zrobimy jeszcze jeden fragment. Porozmawiamy o Astro, jak się nazywało? Astro World, gdzie Travis Scott miał swoje wystąpienie, gdzie, jak wam pokażę, 10 osób zginęło i wiele osób, i tam było bardzo, bardzo wiele kontrowersji. Ludzie, którzy to nawet gdzieś tam na TikToku czy gdzieś tam możecie się znaleźć, jak ludzie nagrywali filmy i wyglądało to jak demony, które przeskakiwały z człowieka na człowieka. Dziwne rzeczy się działy, natomiast jest bardzo ciekawe, że bardzo wielu ludzi doczekiwało, tak jakby dopatrywało się w tym satanistycznego rytuału, który miał przynieść konkretne rezultaty. No i 10 osób zginęło. Teraz posłuchajcie, co osoba, która była w satanizmie, John Ramirez, też bardzo ciekawa postać, którą chyba wspominałem już wcześniej, mówi, w jaki sposób to działa i dlaczego efekt był taki, dlaczego ludzie, którzy myślą o tym, że to był rytuał, się nie mylą. Posłuchajcie tego. Just to get catch up to speed, it was a concert they had going and there was a portal and literally like był koncert, na którym był portal. Wyglądało to jak piekło na scenie. Ludzie wypowiadali się, że czuli, że demony w nich wstępują. Część z nich w ogóle nie mogło oddychać. Był taki moment na tym całym koncercie. 8 osób zmarło tam na miejscu, 2 osoby od tej pory w szpitalu. 300 osób wylądowało w szpitalu po tym całym wystąpieniu. Like his shirt literally had people going from death to going to hell. Na koszulce miał ludzie, którzy przechodzili ze śmierci do piekła. The stage was set up as a portal. It had... Scena została ustawiona jako portal. Like a phoenix on fire. All the... Miał tę symbolikę tego Feniksa powstającego z prochów, z popiołu. Mnóstwo demonicznej symboliki. Dead bodies were being literally crowd surfed out of the crowd. He was singing songs over them, saying. I dosłownie martwe ciała były, wiecie, rękami wynoszone przez tłum na zewnątrz. Yeah, he was saying like, you guys know what you came for. On ze sceny mówił, ludzie, wiecie po co tu przyszliście. People were dying on stage. It was flashing, see you on the other side. Jak ludzie umierali, to w tym samym czasie na scenie mrugały światła z informacją do zobaczenia po drugiej stronie. So there was, it was blatantly demonic. It was blatantly. It wasn't like hidden. It wasn't like conspiracy. It was blatant. I to nie była, jakby to było otwarcie po prostu tak jakby pokazywane, co się tam działo. To nie była żadna, wiecie, teoria spiskowa, po prostu wszystko było pokazane tak jak się działo. Że to było zdecydowanie demoniczne, więc powiedz mi, czy to był rytuał, to było poświęcenie ludzi? How does music play into that witchcraft world that say... Jak, w jaki sposób muzyka odgrywa rolę właśnie w tym całym świecie demonicznym? Satanic realm, to your knowledge coming out of that, what... w jaki sposób ty to widzisz, kiedy wyszedłeś z tego satanistycznego świata? Like role does music and stuff play into that? Well, you gotta know, when we go to church, we worship, we get into... Musisz zrozumieć, że kiedy idziemy do kościoła, to tam oddajemy Bogu chwałę, tak? Idziemy uwielbiać. The spirit, right? When we worship, we get into the spirit, we worship, we usher the presence of God into our... Kiedy się uwielbiamy, to łączymy się ze światem duchowym i tak jakby witamy Bożą obecność. Worship into our midst, right?
ściągamy tą Bożą obecność do naszej grupy. We invite the Holy Spirit to come into our midst. We invite the Holy Spirit to come into the presence, you know. Zapraszamy Ducha Świętego, żeby przyszedł między nas. So we can enjoy the intimacy with Christ, right? Gdzie możemy się cieszyć tą intymnością z Jezusem. So on the opposite side of the demonic, the music hypnotizes it. Po drugiej stronie muzyka po prostu hipnotyzuje ludzi. It brings an atmosphere of the demonic. Sprowadza atmosferę demoniczną. So the portal that was up the gates and portals of demons coming back and forth. I ten portal tam, to jest brama, przez którą demony idą, chodzą w jedną i w drugą stronę. Looking for the human sacrifice, szukając właśnie ofiar w ludzi, czy tak jakby tej ofiary, tej dokładnie tej, tak jak mówiliśmy, tych ofiar złożonych właśnie z życia ludzi. Looking for the tragedy to happen, so they can sacrifice. And this man knew what was going on, because when I was in the demonic world. I ten, chcę, żebyście wiedzieli, że to osoba, czyli Travis Scott, dokładnie wiedział, co robi. Dlatego, że jak ja byłem w okultyzmie, demony mówiły, że jeśli tego nie zrobisz, to my się zajmiemy twoją córką. Dlatego musiałem zrobić pewne rzeczy w świecie demonicznym. In order to please the devil to keep the rhythm going. I musiałem zadowolić diabła i utrzymywać ten rytm, wiecie, ten działania tego całego systemu. Żeby utrzymać, jakby spełnić moją część kontraktu, który podpisałem. Więc ta osoba dokładnie wiedziała, co robiła. Wiedziała, jakie były ustawienia, wiedziała, co on robi na scenie. Wiedział, że demony będą wchodzić i wychodzić przez ten portal. I te demony musiały przechodzić, wychodzić i wchodzić, dlatego że zabierały życie w tym, co się działo właśnie na tym koncercie. I to było właśnie tą częścią tej ofiary, że demony po prostu dostały prawo do tego, żeby zabierać ludzkie życie. So they came in, that whole stage was prepared in the spirit, the demonic spirit realm, in order for this tragedy to happen. Więc cały świat fizyczny i duchowy był przygotowany na to, żeby ta tragedia mogła mieć miejsce. So because the devil told him, if you don't perform this situation tonight, then you would die, your family would die. Bo w świecie demonicznym tego się spodziewał, że to słyszy od demonów, że jeżeli tego nie wykonasz, to albo ty zginiesz, albo twoja rodzina zginie. And there would be the sacrifice. So either you die or your family die. Other people would die. So. Więc albo ty umrzesz, albo twoja rodzina umrze, albo ci ludzie tutaj umrą. To jest po prostu ta ofiara złożona światu demonicznemu. He knew what he had to set up. He knew how to set up the stage, the gateways and portals for the demon to come and collect the human sacrifice. Więc on dokładnie wiedział i oni wszyscy wiedzieli, w jaki sposób to ustawić to wszystko, cały ten koncert, scenę i tak dalej, żeby demony miały możliwość przyjścia i zabrania ludzkiego życia jako ofiary złożonej światu duchowemu, czyli diabłu. Widzicie, to jest ciekawe. To, popatrzcie, jak to wyglądało, bo są zdjęcia właśnie z tego całego eventu. To macie do zobaczenia po drugiej stronie. To jest osobnie, jak się portal się otworzył. To jest, wiecie, tak wyglądało ten cała sala koncertu, czy wejście na tą scenę, a to nie pamiętam, czy to jest z czego, ale to demoniczny obraz, trzeba zobaczyć, co to jest, ale w sztuce to było przekazywane już dużo wcześniej, jak to wygląda. I to, jeżeli dobrze kojarzę, to jest Moloch, który pożera ludzi. To jakby nawet to symbolika jest bardzo, bardzo prosta, więc ewidentnie widać, jak to wszystko zostało stworzone, żeby ta tragedia mogła mieć miejsce. 10 osób zginęło, 300 osób hospitalizowanych i wielu ludzi dopatruje się w tym, jak widać, mają rację, że to był rytuał. I nie wiem, czy wiecie, ale że Travis przyjeżdża do Polski 2 lipca w Tauronie w Krakowie. Przyjeżdża ta sama osoba, żeby zrobić te same rytuały w Polsce. Tak samo 2 sierpnia
Taylor Swift będzie w Warszawie na Stadionie Narodowym. Ona tak samo miała rytuały. To jest ostatni teledysk z Taylor Swift. Powinno być to oczywiste, jak ona doszła do tego, dołączyła do tego samego świata. Muzyka... no, nieważne. Też sporo ludzi robi interpretację tego całego teledysku, który wiele mówi o tym, że ona tak samo dołączyła. I te same gwiazdy przyjeżdżały do Polski, żeby, wiecie, dokonać dokładnie tego samego, co dokonywało w innych miejscach. Więc można się spodziewać jakichś rytuałów w naszym kraju. I mówiąc szczerze, zaczyna to nabierać innego znaczenia i zaczyna to wiele wyjaśniać, że Polska tak jakby dołącza do, czy jest w tym całym układzie, gdzie możemy zobaczyć, jak wiele negatywnych rzeczy będzie miało miejsce, więc warto się przygotować, też modlić się o to, żeby nasze dzieci nigdy tam nie poszły i też, wiecie, wstawiać się za naszym krajem, żeby te rzeczy może nie miały miejsca. Dlatego, że chcąc, nie chcąc, widać otwartym tekstem, że te rzeczy mają połączenie z demonicznym, z światem demonicznym. Jeżeli pozwalamy na to, żeby takie coś miało miejsce i zgadzamy się na to, to pozwalamy na to, żeby nasze własne dzieci i nasi ludzie po prostu wchodzili pod te przekleństwo. I słuchajcie, na tym się zatrzymam, jeżeli chodzi o tą część na YouTubie, dlatego że teraz przejdziemy dokładnie do tego, co się dzieje, po stronie, czy już w temacie rytualnego zabijania. Będzie to bardzo mroczne i też będę mówił o wielu rzeczach, które pewnie YouTube w ogóle nie przełknie, więc na dole macie link do filmu na Rumble i po prostu kliknijcie i będziemy móc jechać dalej. Także to było na tyle. Dzięki, do zobaczenia na Rumble.